Nodi i tajemnicza przesyłka. W krainie zabawek jest pracowity dzień. Nodi wychodzi właśnie z lodziarni i trzyma w rękach bardzo ważną przesyłkę. Nie ma sprawy, zawiozę tę paczkę wielkouchemu najszybciej jak potrafię. Zawiozę. Tu jest napisane ważne szybko. Zabawne. Nie widziałem, żeby ktoś napisał nieważne wolno. Ja się nie mogę guzdrać, więc mocno wciskam gaz. Przesyłki wszystkie muszą trafić całe i na czas. A gdy rozwożę paczki, zabawki widzą mnie i cieszą się, bo wiedzą, że nie lubię spóźniać się. O, kończy się paliwo. To garaż pana Sparksa. Proszę cię, wytrzymaj jeszcze trochę. Przecież wiesz, że stacja benzynowa jest tylko kilka metrów dalej. No dobrze, może kilkanaście metrów stąd. Proszę szybko do pełna, panie Sparks. Mam bardzo ważną przesyłkę. A co jest w tej paczce, Nodi? Tego nie wiem, ale muszę doręczyć ją szybko wielkouchemu. Sądząc po opakowaniu, to może być coś bardzo cennego. Naprawdę? No, prawdopodobnie antyczna waza elfów. Kolekcjonowanie staroci jest bardzo popularne. Kto by chciał stare rzeczy? Większość pozbywa się staroci. Nie, antyki bywają bezcenne. Bezcenne? Jeśli nie mają ceny, to ile kosztują? Och, Nodi, bezcenne to znaczy bardzo drogie. Jej, naprawdę? Cóż, dziękuję za benzynę. Jedź ostrożnie z tą cenną wazą. Muszę jechać bardzo uważnie, żeby się nie rozbiła. O, dziura w jezdni. Jej, miałem szczęście, bo właśnie skończył mi się klej do antyków. Tak, to chyba dobry pomysł. Proszę, Marto, bądź ostrożna. Hej, ho, Nodi, co jest w tym pudełku? Nie, mogła się zbić, to waza. Tak myślę. Nie, wazy pakuje się chyba inaczej. W takich pudełkach wysyła się na pewno węże. Grzechotniki! O! Naprawdę? Chyba jest bardzo zły. Podobno węże można uspokoić śpiewaniem, a może spróbujesz? Gdy ja rozwożę paczki, zabawki widzą mnie i cieszą się, bo wiedzą, że nie lubię spóźniać się. Trzymaj tonację, Nodi, węże nie znoszą, gdy się fałszuje. Objeżdżam kraj zabawek, dookoła, wzdłuż i wszerz. Dostarczę ciastka, lody i z wężami pudło też. O! Spójrz, kto jedzie. Nodi, stój! Możesz zabrać nas do lodziarni? Choć macie chęć na lody, nie mogę podwieźć was, bo tu mam paczkę z wężem, muszę dowieźć ją na czas. O, naprawdę?
to... Wąż? To nie jest wąż. Czy wiesz, co tam naprawdę jest? Antyczna waza? Nie, skradziona biżuteria z napadu. Złodzieje chcą ją odzyskać i zrobią to za wszelką cenę. Nie, uważajcie, nadchodzą! Gdzie? Pośpiesz się, Nudi, zanim nas tutaj złapią! Powiadomimy pana Ploda? Nie! Skręć teraz w lewo! Szybciej! Ścigają nas! Nie! W prawo! Stop! Dzięki za podwiezienie nas do lodziarni, Nudi! Tak, oszukaliśmy cię. Och nie, wróciłem do punktu wyjścia i w dodatku nie dostarczyłem paczki. O, nie wytrzymam z ciekawości. Muszę dowiedzieć się, co w niej jest. Och, Nudi, cieszę się, że cię widzę. Idę do Wielkouchego. Jestem bardzo spóźniona. Ja również. Wsiadaj, proszę, Tessie. Dziękuję, Nudi. Mam dzisiaj wyjątkowo dużo pracy. Jeżdżę po całym miasteczku i... Hej, Tessie! A po co jedziesz do Wielkouchego? Zaprosił mnie, żebym spróbowała ciasto lodowe. Chyba urządza przyjęcie. Nudi, a co jest w tej paczce? Wiem tylko, że to nie jest antyczna waza, ani wąż grzechotnik, ani skradziona biżuteria. To nam nic nie wyjaśnia. Kiedy ostatnio widziałam Wielkouchego... Czytał książkę o ptakach. Może kupił jakieś jajo? I wie, że wylęgnie mu się piskle, więc wyprawia mu urodziny. O nie, jeżdżę tak cały dzień, a w samochodzie jest zbyt chłodno dla jajka. Z tego co wiem, jajko musi być trzymane w cieple. To dlatego napisane jest szybko. Wielkouchy się zmartwi, jeśli dostanie zimne jajko. Poradzimy sobie. Oto twoja paczka. Jajko całe i ciepłe. Jajko? Och nie, Nudi, to jest... Och jej, co się stało z moim pysznym lodowym ciastem? Lodowym ciastem? O, rozpuściło się, to moja wina. Nie powinienem wierzyć w te głupie historie. Powinienem szybko dostarczyć tę paczkę i nie zastanawiać się, co jest w środku. Jakie głupie historie? Że to jest antyczna waza, wąż, skradziona biżuteria i jajko. Ale wytłumaczę ci wszystko, kiedy tutaj wrócę. Dokąd jedziesz? Kupić ci nowe lodowe ciasto, oczywiście. Ja paczki wożę szybko, przez miasto czy przez las. Choć czasem są kłopoty, to dowiozę je na czas. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Studio Eurocom. Reżyseria i dialogi Joanna Sommer. Dźwięki, montaż Jacek Gładkowski. Kierownictwo produkcji Marzena Wiśniewska. Udział wzięli Lucyna Malec, Iwona Rulewicz, Włodzimierz Pres, Krystyna Kozanecka i inni.